to jedna z najstarszych, najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych drużyn koszykówki na całym świecie. To drużyna, w której Wilt Chamberlain, na długo zanim zdobył 100 punktów w jednym meczu NBA, zachwycał swoimi umiejętnościami. Drużyna, która miała ogromny wpływ na walkę z rasizmem i drużyna, której honorowymi członkami są takie osoby jak Karim Abdul-Jabbar, Nelson Mandela oraz Jan Paweł II. O kim mowa? Cześć, z tej strony Kip The Beat, to jest kanał o koszykówce i przyszedłem właśnie na halę pograć trochę w koszykówkę. A mam tutaj specjalnych gości. Księżniczki Królewicze, oto Harlem Globetrotters. Harlem Globetrotters, ta zasłużona dla rozwoju koszykówki ekipa, już za chwilę wyrusza w trasę, by w 9 polskich miastach zaprezentować swoje show, a ja mam dla Was konkurs, w którym do zdobycia będą wejściówki na ich występy. O tym jednak za chwilę, bo wpierw miałem okazję spotkać się z dwoma zawodnikami Globetrotters. Jonte Not So Small Hallem oraz Tajem Firefly Fisherem i z ogromną motywacją i pewnością siebie wyzwałem ich obu na pojedynek Horsa. Oto efekt. Na samym początku Firefly zapytał mnie, czy w ogóle coś tam umiem z trików koszykarskich, a że coś tam kiedyś umiałem, to pokazałem mu, na co mnie stać. Niewiele tego było. Ten Year's Challenge mocno dał mi w kość i efektem były koszykarskie triki prosto z tartaku. No nic, to tylko początek. Łukasz, dasz radę. Pierwsze podejście i piłka w rękach Firefly Fishera. Zwykły jump shot, a w zasadzie zwykły no jump shot, bo w ogóle nie wyskoczył przy tej próbie. No, łatwizna, w sumie taki rzut osobisty, nie? Dobra, pierwsza literka wpadła. Drugi rzut, trójeczka. Spoko, Jonte tu trafił, ale to są trójki, w tym jestem dobry. Trzecia próba, w końcu szansa dla mnie. Troszkę tutaj fancy rzut za tablicy, nie było czysto, ale wpadło. I got this. No ale dla Globetrottersów to najwidoczniej żadne wyzwanie, ale spoko, z fakturze trafiłem, mam kolejną próbę. I tym razem czwarty rzut, palę zza banerka. No nie wpadło, no. Baner był trochę wyższy ode mnie. Nie wziąłem tego pod uwagę. Zasłonił mi kosz. Okej, to już jest lekka przesada. Jak ja to miałem zrobić? Wierzcie mi, próbowałem. Ale za duży tyłek chyba. Zwykła półdyszka. Jonte trafia. Wow. Uwaga, uwaga, nie umiem kręcić piły na palcu, nigdy się tego nie nauczyłem, ale zaproponowałem chłopakom, że spróbuję wykonać taki rzut w takim stylu, jednak rolując piłkę na rękach, a nie na palcu. I tak nie wyszło. Miałem już 4 literki i na dobicie Firefly trafił do kosza, wyrzucając piłkę ze swojego karku. Stary piłkarski chwyt. Okej, dało się to zrobić, nie jest to aż tak trudne. Ale trafić tak do kosza? No way! Dostałem straszliwie po tyłku, ale jak przegrywać to z najlepszymi? A Harlem Globetrotters są akurat najlepsi w swym fachu.
Jonte i Tay to niesamowici goście. Pogadałem z nimi nieco o ich koszykarskiej przeszłości oraz o Carmelo Antonym, z którym Jonte grał za dzieciaka w kosza. Na samym końcu zakręcili mi piłkę na palcu i poczułem się znów, jakbym miał 10 lat. Tour Harlem Globetrotters w marcu 2019. I tak, już mamy marzec i już mamy 2019, a ja mam dla Was wejściówki na ten tour. Jak je zdobyć? Musicie zajrzeć na mojego Instagrama KeepTheBeat8, kliknąć obserwuj i pod moim najnowszym zdjęciem odnośnie Harlem Globetrotters napisać komentarz, do jakiego miasta chcesz otrzymać podwójne wejściówki. W ciągu następnych kilku dni wyślę wiadomości z biletami do zwycięzców. Trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, że widzimy się na którymś z show Harlem Globetrotters. Film powstał dzięki wsparciu patronów. Jeśli chcesz do nich dołączyć, kliknij w logo Patronite widoczne na ekranie. Z tego miejsca pozdrawiam patronów specjalnych: Cezarego, Radosława, Adama oraz Mateusza. Cześć!